Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Wasiniak, witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Zakółka. Półmetek wakacji przed nami i tak jak obiecywaliśmy na początku wakacji, zjawiamy się z powrotem u naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Suwalskiej Policji, aby zapytać go, jak pierwsza połowa wakacji właśnie mija na naszych drogach. Zapraszam Państwa serdecznie na rozmowę z naczelnikiem. Dzień dobry Panie Naczelniku. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Panie naczelniku, na początku wakacji byliśmy u Pana właśnie nagrać materiał na temat wakacyjnych planów policji w naszym regionie. Obiecaliśmy widzom, że pojawimy się w środku wakacji, żeby przeanalizować sobie ten pierwszy miesiąc wypoczynkowy w naszym mieście. Jak przebiegły, jakie akcje zostały przeprowadzone i jakie są rezultaty? Akcji mieliśmy dosyć sporo, jeżeli chodzi o harmonogram działań związanych z ruchem drogowym. W tym miesiącu przeprowadziliśmy akcję prędkość, kaskadowy pomiar prędkości, gdzie dokonaliśmy kontroli prędkości 250 kierujących w czasie jednego dnia. Zatrzymaliśmy w tym dniu 8 dowodów rejestracyjnych, 59 osób zostało ukaranych, popełniło wykroczeń, może tak, popełniło wykroczeń, część została ukaranych, część pouczona, poszły też wnioski o ukaranie do sądu za przekroczenie prędkości. W dniu wczorajszym też przeprowadziliśmy działania, zintensyfikowane działania smog. Chodziło tutaj o dokonanie kontroli stanu technicznego pojazdu, w szczególności o nadmierną emisję spalin z silnika oraz nieszczelność układu wydechowego, jak również wycieki płynów eksploatacyjnych z pojazdów. W czasie tej akcji dokonaliśmy legitymowań 291 osób, przeprowadziliśmy 170 kontroli pojazdów, w tym zatrzymano 16 dowodów rejestracyjnych za usterki techniczne, które zostały ujawnione podczas tych kontroli. Tutaj sporo tych kontroli żeśmy przeprowadzili przy udziale policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji, którzy nas tutaj zasilają w czasie właśnie tutaj tego okresu wakacyjnego, pomagają nam tutaj w czasie służby. Też mieliśmy właśnie wczorajszym dniu 6 funkcjonariuszy z Białegostoku. Do służby w sumie wystawiono było 24 funkcjonariuszy jednego dnia. Powiem tak, no, w czasie tych działań naprawdę dużo ujawniamy właśnie wykroczeń związanych właśnie tutaj z kontrolą kierujących, z kontrolą stanu technicznego, z kontrolą stanu trzeźwości. No i to tyle byłoby. No tak jak podawał Pan cyfry ilości, zdaje mi się, że w stosunku do poprzedniego roku chyba troszeczkę więcej tego wszystkiego jest. Tak, w poprzednim roku mieliśmy w tym samym okresie mniej tych kontroli. Mniej też mieliśmy funkcjonariuszy, którzy pracowali tutaj na naszych drogach. Dość sporo patroli wysyłamy na drogi powiatowe, wojewódzkie. Dostaliśmy właśnie też tutaj środki pieniężne z gmin. Droga krajowa nr 8 również jest tutaj pod naszym nadzorem. No tak, coś o tym wiem, bo często poruszam się tą trasą. Czy coś szczególnego w ciągu tego miesiąca się wydarzyło, jakieś spektakularne akcje? Tak, kilka dni temu, 13 lipca, w godzinach popołudniowych patrol ruchu drogowego podjął kontrolę zatrzymania pojazdu BMW na warszawskich numerach rejestracyjnych. Kierujący samochodem
nie stosował się do wydawanych poleceń i sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych przez uprawniony organ, czyli policję. Kontynuował jazdę, został zatrzymany. Kierujący, jak również pasażer, który próbował zbiec z miejsca kontroli, porzucając torbę z zawartością, której później okazało się, że są w niej narkotyki. Po krótkim pościgu został właśnie ten człowiek zatrzymany. Okazało się, że posiada on 142 gramy marihuany oraz prawie 200 gram amfetaminy. Zostali obaj zatrzymani, dowiezieni do komendy. Dla sprawcy posiadania tych znacznej ilości narkotyków zostały postawione już zarzuty, jest w tej chwili osadzony w areszcie. Zaś dla kierującego, który nie podał się kontroli drogowej, również zostaną postawione zarzuty za to przestępstwo, bo w tej chwili od czerwca jest to przestępstwo, nie zatrzymanie się do kontroli drogowej. Grozi kara od 3 miesięcy aresztu do 5 lat. Wcześniej akurat było to wykroczenie, groziła grzywna od 50 do 5 tysięcy złotych. W tej chwili jest to przestępstwo i za to przestępstwo jest kara z kodeksu karnego. Nasze miasto w czasie wakacji odwiedza też sporo turystów. Czy z turystami bywają jakieś kłopoty? W tym roku nie mieliśmy większych jakichś zdarzeń z udziałem turystów. Na obecną chwilę jest to spokojnie, tak jak w poprzednim roku. Jeżeli chodzi o poważniejsze zdarzenia z udziałem turystów, nie kojarzę, aby były, powiedzmy, jakieś utonięcia i tak dalej. Zawsze na początku wakacji, jak również w momencie, kiedy ciepłe miesiące się zbliżają, wyjeżdżają rowery, również jednoślady w postaci motorowerów, motocykli. Czy jakieś wydarzenia w połowie wakacji z takimi uczestnikami ruchu? Poważniejszych zdarzeń z uczestnikami jadących rowerem, rowerzystami nie zanotowaliśmy, aczkolwiek kilka dni temu było zdarzenie z udziałem motorowerzysty. Kierujący motorowerem wyjeżdżał z rehabilitacji na ulicy Waryńskiego, włączał się do ruchu, skręcając w lewo w kierunku ulicy Noniewicza. Zaś kierujący samochodem osobowym jadący ulicą Waryńskiego od strony Noniewicza w kierunku ulicy Utrata nie zauważył tego motorowerzysty. Doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku czego poszkodowany kierujący motorowerem został przewieziony do szpitala w Suwałkach z obrażeniami. Czyli mimo dużej ilości rowerzystów nie odnotowaliście jakichś wypadków kolizji z ich udziałem? Poważniejszych zdarzeń z udziałem rowerzystów czy motorowerzystów jak motocyklistów nie odnotowaliśmy w tym miesiącu. Życzylibyśmy sobie, żeby tych zdarzeń było jak najmniej. Czy jakieś plany na drugą połowę wakacji? Jeżeli chodzi o plany, na pewno będziemy kontynuować działania, które przeprowadzamy, działania bezpieczne wakacje. Będziemy na pewno dokonywać szczegółowej kontroli stanu trzeźwości kierujących. Przypominam również dla kierujących, że jest od początku czerwca 2017 obowiązek podczas kontroli drogowej poddania się badaniu stanu trzeźwości takiego kierującego. Zmieniły się właśnie przepisy. Jeżeli, powiedzmy, kierujący nie chce poddać się badaniu stanu trzeźwości, mogą policjanci użyć siły dowieźć do najbliższego szpitala bądź przychodni i tam pobrać, pobrana zostanie krew takiego kierowcy. Czyli nie ma co się gniewać, nie jesteśmy z góry podejrzani, tylko to jest po prostu rutynowa czynność. Jest to rutynowa czynność, mamy takie uprawnienie, dlatego nie należy tutaj dyskutować. Jeżeli policjant chce dokonać stanu trzeźwości, należy poddać się badaniu stanu trzeźwości, chyba że ktoś po prostu ma coś na sumieniu. I coś do ukrycia. I coś do ukrycia, dokładnie. To na drugą połowę wakacji życzę jak najmniej pracy oczywiście. Tak jak Państwo usłyszeli, tegoroczny lipiec troszeczkę jest gorszy od poprzedniego, z zeszłego roku. Powinniśmy troszeczkę bardziej uważać na tej drodze, a szczególnie mniej pić. Nie wsiadamy
zakółko po alkoholu. Absolutnie, o tym należy pamiętać. I tymi słowami żegnam się z Państwem dzisiaj. Do zobaczenia już następny wtorek.